kuchnia znajduje się w tym budyneczku. My spaliśmy tutaj. Do dyspozycji gości stołóweczka, tu jakieś bajery i kuchnia. Tak wygląda nasza kuchnia. Kuchenka gazowa. Wszystko co potrzebne, dwie lodówki. Zestaw szklaneczek do piwa. Dla koneserów. I woda już się robi na herbatkę. Dzisiaj na śniadanie mamy konserwę mięsną i słowacki chleb. Dzisiejszy plan jest taki, żeby dojść do Śląskiego Domu pod Gerlachem, a następnie kierować się w stronę Przełęczy na wysokości 2200 metrów. Istnieje szansa, że tam nie dojdziemy, bo pogoda dzisiaj jest byle jaka. W Słowacji czas wolno płynie. Cały czas jest godzina za 15:07. Śniadanie już praktycznie zjedzone. Zrobiliśmy sobie jeszcze kanapki z konserwą na drogę. Pijemy herbatę. 9:00. Wyruszyliśmy na szlak. Idziemy do Śląskiego Domu pod Gerlachem, najwyższą górą Tatr. Pojedliśmy flaczki, ja zjadłem, a te zostały podobno niesmaczne. Beznadziejne. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Tak gotowym trzeba być do każdej ludzkiej podróży. Tak zdecydują w niebie lub serce nie zechce już służyć. Ja tylko zniknę wtedy w starym lesie bukowym. To jakbym wrócił do siebie po prostu. Wrócę do domu. Tam masz Gerlach. Tam wysoko, wysoko. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Zostanie tyle gór, ile udźwignąłem na plecach. Zostanie tyle drzew, ile narysowało pióro. Wszystko tam będzie jak w życiu, i stół, i krzesła, i buty. Te same nieporuszone na niebie zostaną góry. Góry rozpadły się w stos fotografii.
stać. Góry to nasze zwiędrzone marzenia. W górach ludzie jako my rosną ku niebu. Wyszliśmy na wysokość 1800 metrów, straszna zimnica, ręce marzną, trzeba zakładać bluzy, czapki, a jest połowa lipca, a takie temperatury w Tatrach. No zimnica jest, nie mam nawet rękawiczek, będę musiał w kieszeń chyba włożyć. Ty mówisz, że zakładasz wszystko co masz? A wspinają się, ćwiczą wspinaczkę tatrzańską, później idą wysoko w góry. Przewieszki, o, no, są. Ta, przewieszka tutaj. Pod okapem. Dobre schronienie pod okapem od deszczu.